Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. To, co Bóg dla nas uczynił i nadal czyni, jest zawsze większe i daleko ważniejsze od tego, co nam dane jest zrobić dla Niego. On pragnie najpierw wykonać swoje dzieło w nas, aby dopiero wtedy czynić coś przez nas. Jego łaska zawsze jest pierwsza. Dlatego powinniśmy się o wiele więcej cieszyć tym, co On czyni dla nas, niż naszą własną służbą wobec Niego. To z tego właśnie powodu Pan Jezus powiedział też swoim uczniom, że o wiele więcej powinni cieszyć się z tego, że imiona ich zapisane są w niebie, niż z faktu, że nawet duchy demonów są im poddane. Syn Boży przyszedł do swego ludu w łasce jako obiecany Mesjasz. Od swego niebiańskiego Ojca otrzymał zlecenie, aby iść od wioski do wioski i głosić Ewangelię, wypędzać demony i uzdrawiać chorych. Mimo to, chociaż wiernie wypełniał to zadanie, jego lud odrzucił zarówno jego samego, jak i poselstwo, z którym przyszedł. Jak zareagował on na to? Widzimy w tym fragmencie, który przed chwilką czytaliśmy, po raz pierwszy zostaje nam odsłonięte to, co w swej modlitwie Pan Jezus wypowiedział do swego Ojca. Wysławiam Cię, Ojcze. Czyż nie jest to ujmujące? W tych zawiłych i przeciwnych Mu okolicznościach On wysławia swojego Ojca i oddaje Mu przez to cześć. Co zresztą możemy porównać z psalmem 50, werset 23. Ponadto w swej modlitwie patrzył na wielkość Bożą, z radością uznawał Jego autorytet i poddawał się Jego woli. To było usposobieniem Jego serca i naczelną cechą wewnętrznego charakteru, w którym się modlił. Wzorzec, jaki nam w tym ukazał, to prawdziwe wyzwanie dla nas. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. Syn Boży z serca radował się ze słabych i wzgardzonych spośród ówczesnej społeczności, z tych, których wybrał sobie Ojciec i do których On teraz przybywał w swej łasce. Możemy to zobaczyć w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 do 29 wersetu. Także i dzieci szczególnie leżały Mu na sercu, dlatego powiedział swoim uczniom: Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Mateusza 19:14. Okazywał otwartość wobec każdego, kto z wiarą i zaufaniem przychodził do Niego.
Nawet częstokroć zatrzymywał się wśród tych najprostszych, którzy byli wykluczeni spośród ludu, ale rozpoznawali swoją grzeszność. Także takie postępowanie wykorzystywali jego przeciwnicy, aby natychmiast zarzucać mu, że jest przyjacielem celników i grzeszników, jak to widzimy m.in. w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 19 werset. Podczas gdy faryzeusze i uczeni w piśmie chlubili się swoim prawem, zakonem, Pan wychwalał łaskę Boga, która otworzyła najprostszym ludziom oczy serc na Niego. Wysławiał mądrość Ojca, który powziął w swoich postanowieniach zamysł, aby odrzucony Chrystus stał się drzwiami wprowadzającymi przed Boga właśnie dla tych prostych ludzi. Piotr i Jan na przykład byli takimi ludźmi prostymi i niewykształconymi, których imiona jednak były zapisane w niebie. Tak jest m.in. poświadczone w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 13 werset. Jak wielu jest takich nieznanych w tym świecie, którzy stali się sławni w niebie. Możemy też porównać to z 2 Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. Czym więcej zajmujemy się w swoich myślach, czy tym, co łaska Boża uczyniła dla mnie, dla Ciebie i nadal czyni, czy może tym, co sam możesz uczynić dla Boga? Czy w odniesieniu do okoliczności, które Bóg dopuszcza w Twoim życiu, możesz także powiedzieć: tak, Ojcze, lub On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Drugiego Prawa, 32:4. Jak to w Twoim życiu się wyraża, że skłaniasz się ku tym prostym i troszczysz się o tych, którzy nie mają czym Ci odpłacić? Wzorzec możemy zobaczyć w Rzymian 12:16 lub Łukasza 14:13-14. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe, radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze są w niebie zapisane.